W połowie tego roku Audioteka ogłosiła, że prowadzi rozmowy z inwestorem zagranicznym. W jakim stadium są teraz te rozmowy? No, toczą się, w tym sensie, że mamy, to co miłe z drugiej strony, strasznie dużo chętnych z punktu widzenia kilku funduszy VC, sporej ilości prywatnych, takich business angels. Tak więc te rozmowy co do struktury, przyszłej struktury właścicielskiej audioteki i jak to będzie wyglądało w najbliższym roku, no to się cały czas toczy. Myślę, że na początku stycznia będziemy mogli oficjalnie ogłosić, jaką drogę żeśmy wybrali. Czy nie możesz jeszcze podać żadnego konkretnego funduszu albo inwestora? No, dzisiaj się te rozmowy toczą, tak więc nie chciałbym tutaj popełnić jakiegoś fopa. Ogłosiliście też, że zamierzacie wejść na New Connect. Czy już jest data? No to jest jeden ze scenariuszy rozważanych tak naprawdę. Myślę, że na początek stycznia to będzie tam wtedy, lub nawet może koniec roku uda się ogłosić jasno i przejrzyście, którą stronę rozwoju kapitałowego wybraliśmy dla Audioteka. Czy serwis już jest rentowny? Jakie przychody prognozujecie na koniec tego roku? No my zamkniemy ten rok z obrotów około 1,5 miliona i symbolicznym zyskiem na poziomie 100 tysięcy złotych. A jakie środki z giełdy planowalibyście uzyskać? To jest tak, że jeżeli dojdzie do drugiej, czy tam w zasadzie trzeciej tury finansowania, to myślę, że to są pieniądze rzędu 1,5-2 milionów złotych. Tak więc nie będzie to wielka, duża emisja. Nexto szacowało w ubiegłym roku, że właśnie w 2009 roku rynek audiobooków był wart 20 milionów złotych. Jaką część tego rynku zajmuje Audioteka? Znaczy nie wiem skąd te 20 milionów i pytanie, czy to jest rynek dystrybutora, czy właściciela, czy wydawcy tak naprawdę, bo tam są dwa rynki w rynku, tak, w tym kontekście, że X idzie do dystrybutora, X idzie do wydawcy, więc nie wiem, co ta liczba 20 milionów oznacza, natomiast wydaje mi się, że to jest lekko przeszacowane, natomiast tak jak powiedziałem, no my zamkniemy ten rok na poziomie 1,5 miliona złotych obrotu, tak więc to w zależności ile kto uzna w rynek audiobooku jest wart, no to łatwo przeliczyć. Ile w tym momencie osób kupuje za pomocą Audioteki? Ilu macie klientów? Mamy zarejestrowanych ponad 120 tysięcy userów i to są osoby kupujące, tak? Z dosyć dużą grupą takich martwych dusz, mam około 30 tysięcy kont, które jakoś nie mogę pobudzić i być może, no nie wiem, nie trafiliśmy z produktem do nich, czy tak jakby coś jeszcze za trudnego w dostępie, natomiast pracujemy nad nimi, żeby tak jakby wszyscy byli aktywnymi użytkownikami. A ile publikacji obecnie oferujecie w formie audio? Jeżeli około 2 tysiące, już chyba przekroczyliśmy 2000. To się dosyć szybko zmienia, bo chociaż w zeszłym tygodniu dodaliśmy około 100 nowych, tak więc to jest, falami przychodzą takie duże grupy nowych tytułów do włączenia. Listopad był w ogóle bardzo ciekawy, bo bardzo dużo premier równoległych, czyli takich premier, które robimy z wydawcami i książką drukowaną, czyli na przykład chociażby Zafon, tak, nowy tytuł, który miał premier równolegle, właśnie w formie drukowanej i w formie audiobooka, i właśnie w formie pliku. Głowacki, Good Night Jersey, który wielkie wydarzenie, dwa wielkie spotkania, w tym obydwie transmitowane online do naszych użytkowników. Najważniejsza książka świata książki, tak jakby nasza, my mieliśmy przyjemność to, że tak naprawdę ten tytuł miał premierę w Audioteka, bo zanim książka ukazała się w Empika w formie drukowanej, no to myśmy już sprzedawali plik. Ale Audioteka to już nie tylko książki, to też Newsweek, a w przyszłości polityka. Polityka już, Newsweek w poniedziałek, tak więc w tej kolejności. Tak, ja kiedyś wykombinowałem sobie właśnie formę tygodnika w formie audio, czy nawet miesięczników. I w pierwszej kolejności udało mi się namówić politykę. No, rozmowy trwały dosyć długo. Tak naprawdę pierwszy raz chyba w tym temacie spotkaliśmy się z polityką na dobre 1,5 roku temu. Natomiast od czasu, kiedy polityka funkcjonuje, to jest to jeden z najczęściej pobieranych tytułów. Tak naprawdę. On się niestety nie pojawia na naszych bestsellerach, bo bestsellery są skonstruowane jako iloczyn ceny do ilości pobrań. Polityka już to jest 4 zł, tak więc trzeba musiał bardzo dużo się pobrać, żeby dogonić Millennium czy Narentę. Natomiast to jest bardzo często pobierany plik, naszego jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego poszliśmy w kierunku Newsweeka i kolejnych tygodników i miesięczników, tak więc już wkrótce będzie kilka nowych tytułów u nas dostępnych. Czy polityka jest czytana w całości i kto czyta te teksty?
Nie wiem, kto czyta, przepraszam, natomiast nie jest to czytane w całości. Ale nie dziennikarze. Nie, nie, nie dziennikarze, aczkolwiek mówię, pracujemy nad tym, żeby na przykład pan Żakowski mógł przeczytać swój tekst, natomiast może się kiedyś uda i jest na to potencjał. Natomiast to jest 10 wybranych głównych artykułów, gdzie redakcja Polityki tak jakby konstruuje, to jest tak jakby o to, że ona ma wspólną okładkę, no to tak naprawdę jest osobne wydawnictwo w tym sensie, że tam no rysunków Mleczki nikt nie przeczyta, co jest tak jakby dużym minusem dla Audiopolityki, natomiast no, plusem jest to, że rzeczywiście możemy to wysłuchać w każdym wygodnym momencie i bardzo szybko to załadować na telefon, na komórkę, czy na czymkolwiek innym słuchamy. To jest 2 godziny słuchania i takie mamy trochę radio na żądanie, tak, z najnowszymi wiadomościami i dosyć, no, takie polityka, głębokimi tekstami polityczno-społecznymi. Macie teraz taki mały mariaż z handlem offline'owym, ponieważ prowadziliście kupony, za pomocą których można kupować audiobooki w internecie. To też jest bardzo ciekawy temat. Tak, tak. No to ja lubię ten projekt w firmie, bo on w pewnym sensie odwraca tak jakby pewien flow, tak? Bo zazwyczaj jest tak, że kupuje się w internecie, odbiera się w fizycznym miejscu. No myśmy tak jakby sprzedajemy coś w fizycznym miejscu, odbieramy w internecie. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. No dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest bardzo obiecujące. Karty są już w obisie, w komputerniku, w EuroRTV AGD, w sieci księgarni Świata Książki, chyba już nawet w iSpotach i chyba już w matrasach, ale mogę tutaj wyprzedzać fakty. Natomiast jest tam blisko, dobrze ponad 1000 lokalizacji, tak więc to działa. Natomiast ten produkt też świetnie funkcjonuje jako produkt typowy B2B, kiedy firma kupuje to dla swoich pracowników jako prezent, nie wiem, gwiazdkowy, zamiast kolejnej idiotycznej czekoladki, mniej lub bardziej wymyślnej, to dokłada książkę, tak? No bo audiobook, no to nie zapomnę, to też jest książka, tylko trochę w innym formacie. No z tą wygodą, że tak naprawdę jeszcze obdarowany sam sobie ją wybierze, bo to jest karta, która pozwala, nie jest na konkretny tytuł, natomiast pozwala pobrać dowolną książkę z naszego serwisu, niezależnie od ceny. Sprzedaż audiobooków, sprzedaż treści cyfrowych to tylko jeden z modeli biznesowych, jaki można zastosować w sieci. Drugim modelem jest, jak wiadomo, reklama. Jakie jest twoje zdanie na w temat reklamy w audiobookach? To jest tak, że chyba nie czuję reklamy w audiobookach, tak, żeby rozdział był przeplatany jakąś tam reklamą. Natomiast jak najbardziej czuję, bo to się konkretyzuje, że tak powiem, są prowadzone rozmowy na temat tego, żeby pewne firmy obejmowały pewien rodzaj patronatu nad danym audiobookiem, do tego stopnia, że jest wprowadzany product placement w treści. No tutaj wielkie tajemnice nie zdradzę, że mówimy o polskich tytułach, tak? No bo nad tym panujemy bliżej. I myślę, że kilka takich rzeczy pilotażowo przeprowadzimy i to całkiem ma sens. Czy audiobook, tak wiem, czy reklama między rozdziałami, to trochę tego nie wierzę, natomiast wierzę, że reklamodawcy są zainteresowani tak tego typu projektami, co w większej skali, na przykład iPlex bardzo fajnie wprowadza. I to działa, funkcjonuje. Nie znam tego projektu od środka, ale sam używam, tak więc wiem, jak to, że to może działać. Jak audiobooki dorosną do poziomu filmów, to myślę, że to zainteresowanie będzie jeszcze większe ze strony reklamodawców. Dziękuję bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie, dziękuję.